Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Jens Wabrej, jestem psychologiem, a to jest kurs Jak utrzymywać motywację. Motywacja sama w sobie właściwie nie jest problemem. Zawsze jakąś mamy. Chociażby motywację do tego, żeby obejrzeć 14 odcinek ulubionego serialu, przejrzeć media społecznościowe albo robić wszystko inne niż to, co jest dla nas w danym momencie najważniejsze. I właśnie, i tu pojawia się wyzwanie. To znaczy jak wzmocnić, a przede wszystkim utrzymywać motywację do tych działań, które są dla nas ważne, wręcz kluczowe z perspektywy naszych potrzeb, oczekiwań czy wartości. I to właśnie z tym wyzwaniem, czyli utrzymywania motywacji przy realizacji ważnych dla nas działań, skupimy się podczas tego kursu. Będziemy analizować poszczególne etapy realizacji, poszczególne etapy e, procesu motywacji, żeby zaobserwować, w których chwilach pojawiają się największe zagrożenia, a przede wszystkim co możemy z tym zrobić. I tutaj bardzo ważna rzecz. Celem tego kursu jest ułatwienie Wam opracowania, wdrożenia narzędzi, które pozwolą Wam skutecznie utrzymywać motywację do ważnych dla Was działań, nie tylko przez najbliższe 2-3 dni, ale też przez najbliższe miesiąca, może nawet lata. Dlatego też zachęcam Was do tego, żeby robić ten kurs powoli, swoim tempem, żeby nie ograniczyć się wyłącznie do przejrzenia materiałów wideo, ale żeby robić również wszystkie ćwiczenia, które Wam zaproponowałem do, w poszczególnych modułach, ponieważ to one w tym wszystkim będą kluczowe i pozwolą Wam zaplanować różne eksperymenty, dzięki którym łatwiej będzie Wam sprawdzić, co u Was działa lepiej, co może trochę słabiej, po to, żeby wypracować jak najlepsze narzędzie. Przyznam, że trochę Wam ułatwię działanie odpowiednim tempem. Wiem, trochę to wredne, ale też w ramach tego kursu, żeby przejść do kolejnych lekcji, trzeba najpierw zrealizować wcześniejszą, a też nie wszystkie moduły są dostępne od razu. Więc w pierwszej części od razu dostajecie dostęp do dwóch pierwszych modułów. Pierwszy moduł to jest taka podstawowa wiedza na temat tego, co to w ogóle jest motywacja. Zupełne minimum, bo celem, tak jak też zapowiadałem, nie jest to, żeby przedstawiać Wam bardzo dużo teoretycznej wiedzy, tylko przede wszystkim praktyczne narzędzia i sposoby działania. Dlatego opowiem Wam tylko o tym, co jest absolutnie niezbędne, żeby to wiedzieć, ponieważ ułatwi Wam to dalsze funkcjonowanie. Porozmawiamy również o tych sytuacjach, w których staraliście się skutecznie działać, a jednak coś poszło nie tak. Przeanalizujemy te sytuacje, w których to utrzymywanie motywacji niekoniecznie było takie, jak jakbyście sobie tego życzyli. Zastanowimy się również, i to jest bardzo ważne, co stanowiło przeszkodę. Czy te przeszkody były związane z Waszym zachowaniem, z Waszymi myślami, czy może zupełnie z innymi czynnikami. I tutaj nie będzie nam oczywiście zależało na tym, żeby jakoś szczególnie się zamartwiać. Czy, czy zadręczać, czy mieć jakieś poczucie winy. Nie. Chodzi tu o to, żebyśmy mogli zastanowić się nad tym, jakie wnioski da się wyciągnąć na przyszłość. W drugim module on będzie taki trochę bardziej optymistyczny, ponieważ skupimy się na tych sytuacjach, w których udaje się Wam całkiem skutecznie motywować. Bo z całą pewnością e, macie takie sytuacje, w których e, jednak udaje Wam się coś zrobić, nawet jeżeli coś jest trudne, to podejmujecie działanie, realizujecie je i to jest dla nas bardzo cenna wiedza. To znaczy, w jakich sytuacjach i co ułatwia Wam motywację, ułatwia Wam skuteczne działanie. Więc to są takie dwa moduły na początek, które będą bardzo ważną bazą do tego, żeby skutecznie zrealizować kolejne punkty. Bo w kolejnym trzecim module, który będzie udostępniony tydzień od momentu, kiedy rozpoczynacie kurs. W tym module skupimy się na tym, jak skutecznie planować działania. Ponieważ bardzo często jest tak, że już na etapie planowania właściwie nasze cele niemal na pewno się rozjeżdżają i można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że nie uda nam się dowieść zakładanych rezultatów do końca. Dlatego tutaj pomyślimy o tym, jak można byłoby lepiej planować, jak już na tym etapie tak naprawdę nie odpuścić. Ponieważ yy, zobaczymy, zdiagnozujemy, jak to wygląda u Was, u wielu osób sytuacja wygląda tak, że pojawia się myśl, a dobrze byłoby żyć zdrowiej, zająć się jakimś sportem. I właściwie już w tym momencie kończy się cała chęć do działania. Więc spróbujemy przejść ten etap, a kiedy już zajmijmy się tym planowaniem. Oczywiście tutaj porozmawiamy w dużej mierze też o tym, co może pójść nie tak, jakie są główne zagrożenia, jak sobie z nimi radzić. I kiedy to już będziemy mieli ze sobą, to w czwartym module, który będzie znów tydzień później, po kolejnym tygodniu, skupimy się na rzeczy, która, jak podejrzewam, jest dla Was kluczowa, ale bez tych wcześniejszych modułów niestety nie trudno będzie Wam wdrożyć tą wiedzę skutecznie, to jest to, co może pójść nie tak na etapie realizacji. Czyli w sytuacji, kiedy macie już plan, może nawet dobrze brzmiący i zaczynacie realizować swoje działanie, które jest dla Was istotne, a jednak coś się dzieje. Coś, co powoduje, że albo nie realizujecie go tak na 100%, jakbyście sobie tego życzyli, albo realizujecie tylko przez pewien czas, po czym odpuszczacie więc skupimy się na tym, jak, jakie wskazówki warto byłoby zastosować, żeby zwiększyć szanse, że na tym etapie dacie sobie radę, na tym etapie realizacji. Ale porozmawiamy też o tym, jak można byłoby skuteczniej radzić sobie z różnymi przeciwnościami, jak je przewidywać. Ale oczywiście to nie wszystko, bo będą jeszcze dwie ważne rzeczy, o których często zapominamy. To znaczy skupimy się również w jednej z lekcji na tym, jak radzić sobie z różnymi niepowodzeniami, ale również po prostu naszymi błędami czy spadkami motywacji, tak żeby nie stały się one powodem do odpuszczania w przyszłości, a raczej źródłem do wyciągania wniosków. W ostatniej części tego modułu przemyślimy, jak skutecznie wyciągać wnioski z poszczególnych działań. Bo to jest taka rzecz, z którą zresztą w podcaście często Wam o tym mówię i z którą chciałbym wam Was również tutaj zostawić, że to, co jest najważniejsze, to to, żeby dawać sobie przestrzeń do robienia eksperymentów, do robienia doświadczeń i do sprawdzania co działa, co nie działa do wyciągania wniosków. Dlatego tutaj zastanowimy się nad tym, jak skutecznie wyciągać wnioski. Bez względu na to, czy z sytuacji, która jest dla Was źródłem sukcesu, czy może niepowodzeniem, jeżeli chodzi o utrzymanie motywacji, kluczowe jest będzie to, jak można z tego wyciągnąć wnioski, cenne lekcje, żeby w przyszłości było Wam łatwiej, żeby skutecznie selekcjonować te narzędzia, które są dla Was skuteczne, i odrzucać te rzeczy, które być może brzmią całkiem fajnie, ale jednak okazują się być dla Was nieskuteczne. Więc kiedy będziemy mieli już te cztery moduły za sobą, to 26 stycznia, to jest czwartek o godzinie 20, przeprowadzę dla Was webinar na żywo, podczas którego odpowiem na wszystkie Wasze pytania dotyczące być może wyzwań, czy jakichś trudności, czy niejasności dotyczących y, wiedzy z tego kursu i tego jak skutecznie utrzymywać motywację więc to będzie dobry moment na to żeby tak trochę podsumować różne informacje doprecyzować rzeczy które pojawią wam się w trakcie jego realizacji oczywiście jeżeli nie będziecie mogli być podczas tego webinaru na żywo to się nie przejmujcie bo swoje pytania możecie do 25 stycznia zadawać na adres mailowy kontakt@braivo.pl na pewno odpowiem na te wszystkie pytania. Jeżeli natomiast jest tak, że oglądacie ten kurs, realizujecie go już po 26 stycznia, to również się absolutnie nie przejmujcie, bo to oznacza, że zapis tego webinaru jest dostępny już na platformie kursowej. I z dużym prawdopodobieństwem ktoś zadał takie pytanie, jakie wy chcieliście zadać, więc obejrzyjcie go sobie. Mam nadzieję, że doda Wam to jeszcze trochę informacji, które będą dla Was cenne i że znajdziecie tam odpowiedzi na ważne dla Was pytania. Później, czyli de facto 4 tygodnie od momentu, w którym rozpoczynacie kurs, tak, bez względu na to, czy zaczynacie go w styczniu, w marcu czy, czy kiedykolwiek, uzyskacie dostęp do ostatniego modułu, modułu podtrzymującego. I to jest taki moduł, w którym opowiem Wam jeszcze o kilku małych zagrożeniach, które mogą się czaić w momencie, kiedy już uda Wam się wdrożyć część narzędzi, ale jednak pojawi się ryzyko, że nie utrzymacie tej motywacji do końca albo że może poczujecie się zbyt pewnie i zaczynacie, zaczniecie odpuszczać pewne rzeczy. Więc to będzie taki moduł, który będzie służył temu, żeby trochę jeszcze podsumować wiedzę, żeby zaobserwować, jak sobie dajecie radę po tych kilku tygodniach i zwrócić Waszą uwagę na to, co jeszcze jest ważne, żeby skutecznie utrzymywać tą wiedzę nie tylko przez kilka dni, ale przede wszystkim żeby została ona z Wami na, na kolejne miesiące. Więc mam nadzieję, że ten kurs będzie dla Was bardzo wartościowy i pozwoli Wam wdrożyć wiele cennych narzędzi, dzięki któremu utrzymywanie motywacji do wykonywania ważnych, choć nie zawsze przyjemnych działań będzie dla Was o wiele łatwiejsze. I tego Wam życzę i zapraszam do udziału w kursie.